Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Droid152 i moi drodzy, witam was w 27 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj zanim zajmiemy się fabułą, czy w ogóle czymkolwiek innym, na przykład kwestią gildii złodziei, która dalej mi tutaj gdzieś zalega, to mimo wszystko zajmiemy się najpierw takimi questami pobocznymi, które mi gdzieś umknęły albo zalegają mi w dzienniku. Więc między innymi zaczniemy od tego, że podobno tutaj Hanna, która prowadzi gospodę, może mi dać questa i pójdziemy to zweryfikować, czy na pewno. Jeżeli tak, to spróbujemy go wykonać oczywiście. To przecież tylko pogłoski. Miejmy nadzieję, że się uda. Myślę, że powinno. No, także ogarniemy parę pobocznych kwestii. Dowiedziałam się, że mimo to, że ja się nauczę kradzieży kieszonkowej, to i tak będziemy mieli problem z jedną rzeczą. Kto tu teraz mieszka? Praktycznie wszyscy moi klienci to wędrowni handlarze. Aha. Tylko dobra, to już wiemy. Jak ci idzie? Nie wyglądasz na osobę, która przejmuje się cudzymi zmartwieniami. Niezupełnie. No widzisz, o tym właśnie mówię. Każdy teraz myśli tylko o sobie. Czego chcesz? Ale spieprzyłam. Myślałam, że niezupełnie to jest w inny sposób. Niestety musimy się wczytać na sam początek. Ajajaj, no nie spodziewałam się. Wiecie, w momencie, gdy ktoś mówi, no nie wyglądasz na osobę, która się zajmuje cudzymi problemami i odpowiesz niezupełnie, to ja to bardziej rozumiem jako przeciwieństwo, czyli właśnie, że się interesuje. O Boże, ale gówno. Dobra, ale może w międzyczasie wam opowiem, jaki mam w ogóle dzisiaj plan. Dowiedziałam się, że jeżeli chodzi o kwestię dokumentów Babo, to kradzież tamtego gościa nie będzie taka prosta, jakbym chciała. Mianowicie potrzebne mi jest 40 zręczności, a nie mam zamiaru aż tyle zręczności się uczyć, więc to jest po prostu bez sensu i marnotrawstwo moich punktów, a nie kupować specjalnie eliksirów za miliony monet, żeby to zrobić. Więc po prostu kupimy za te 300 sztuk złota te dokumenty. Jeżeli chodzi o gildię złodziei, to zadanie od Ramireza polega troszeczkę na zgoła czymś innym. Mianowicie możemy znaleźć ten sekstans albo w, że tak to powiem, gnieździe jednego ze smoków w Górniczej Dolinie, albo tylko i wyłącznie u Grega w dodatku Noc Kruka, więc tutaj to miejsce, które chciałam odwiedzić, mi w tym nie pomoże. Jak ci idzie? Nie wiem. Dobra, to przewiniemy. Tak, pewnie. Nie ma problemu. Wiesz, życie jest pełne niespodzianek. Ostatnio robiłam porządek w moich rzeczach i znalazłam parę starych map, które sprzedałam kartografowi Brahimowi z portu. Niestety, niedługo potem zauważyłam, że brakuje mi pewnego dokumentu. Przypuszczam, że jakimś cudem dostał się pomiędzy mapy. Czy mógłbyś go dla mnie odzyskać? Zobaczę, co da się zrobić. Jesteś taki słodki. Powodzenia. Jeśli przyniesiesz mi ten dokument, dostaniesz ode mnie nagrodę. No i dobra, i o to zadanie mi chodziło. Ono się nazywa Ktoś coś zgubił, ze znakiem zapytania na końcu. Z takich innych rzeczy, no to chciałabym spróbować zdobyć tę brakującą płytkę z pancerza. Dobra, oni tu pierdzielą głupoty, które mnie nie interesują kompletnie. Okej. Mało mnie to interesuje. Pójdziemy też dzisiaj do Bastera wreszcie, bo po prostu... No zabiłam te cieniostwory bez sensu i nic z tego nie mam. Już straciłam chyba z 1000 ponad sztuk złota na tym tak naprawdę, więc wypadałoby to nadrobić. No i jeszcze jest parę innych spraw, między innymi zadanie dla Sekoba. Pokaż mi swoje. Dobra, ty masz mapy. Tereny Korinis, miasto Górnicza. Bardzo stara mapa, to chyba o to chodziło. Mapa świętych kapliczek. Nie wiem, czy mi się to też nie przyda, ale chyba raczej nie. Wiedziałem, że to cię zainteresuje. Co to jest? Cóż, ta stara mapa, którą właśnie kupiłeś. Znam takich jak ty. Nie przepuścicie żadnej szansy na znalezienie bogactwa. To rzeczywiście prawda. Co to za mapa? Wygląda na to, że pokazuje, jak dotrzeć do skarbu. A ty wyglądasz mi na osobę, która dość poważnie traktuje takie rzeczy. Trzeba uważać na to, co się... Skąd masz tę mapę?
Znalazłem ją w stercie staroci, które niedawno kupiłem. Sprzedawca musiał ją przeoczyć. Mhm. Dlaczego nie zatrzymasz jej dla siebie? Jestem już stary i czasy, kiedy wypuszczałem się na dalekie wędrówki, dawno mam już za sobą. Zostawiam to młodszym. Okej. Naprawdę sądzisz? Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Dobra, stara mapa, tak? Ja mogę to zobaczyć i zapamiętać sobie to miejsce na przykład? Mnie to i tak nikt nie słucha. W którym to jest miejscu? Mnie i tak nikt nie pyta. To jest przy tych piramidach. No to fajnie. Dobra, to idziemy do Hanny jej to oddać. Nie chcę już o tym słuchać. Tam pod te piramidy jeszcze pójdę i tak. Zawsze to powtarzałam. Może nawet dzisiaj? W sumie moglibyśmy tam iść, chociaż tam są ogniste jaszczurki, ale znając życie, no one mi nie zrobią zbyt dużej krzywdy. Wiecie, ja tak lubię dmuchać na zimne, w sumie czasami kompletnie bez sensu, bo i tak jesteśmy już w miarę koksami. Chociaż widzicie, szkielety robią nam sporą krzywdę, kto wie, może ogniste jaszczurki robią nam to samo. Także nie będziemy może kusić losu. Ale tak, zaraz się udamy też, myślę, do klasztoru przede wszystkim. Chociaż też musimy iść do Xerdasa tak ogólnie, może dzisiaj się uda nam nawet oko i nosa złożyć. Byłoby w sumie dosyć fajnie. Cześć Hanna, mam dla ciebie mapę. Czy chodziło o ten dokument? Tak, właśnie o ten. Dziękuję ci. Gdzie moja nagroda? Nie tak szybko. Oto twoje pieniądze. Dobra, czyli zadanie jest wykonane jak najbardziej. Zbroja pełzacza, dobra. Po pierwsze, gdzie my lecimy najpierw? Ja jak zwykle nie mam kompletnie żadnej many. Także może zacznijmy od tego, że się spróbujemy przespać do, nie wiem, do rana, żeby sobie tutaj trochę oszczędzić tego ogarniania tej many. Dobra, i teraz tak. Gdzie my idziemy najsamper? Ja sobie zrobiłam taką krótką listę. W sumie możemy iść najpierw do klasztoru. Naprawdę mi się mana nie odnawia? To zawsze tak było? To po co ja spałam? Nie wiem. W ogóle ja mam coś mało tej many, nie? 21. To co, teleporter zużywa 10? Nie no, niby piątka. To ja nie wiem, jak to działa. Tak jakby gra mi zużyła 10. Dziwne. Dobra, idziemy najpierw wykupić te dokumenty. W ogóle też ominęłam jednego typka jakimś cudem, który ma na imię Hyglas bodajże. I on zleca nam pewne zadanie. Ja go niestety, tak jak mówię, ominęłam. Ciekawe jakim cudem. Ale zejdźmy jeszcze raz tutaj na dół i spróbujmy się rozejrzeć. Tu jest nowicjusz i tutaj jest ściana, czyli mi to kompletnie nic nie daje. Tutaj jest Neoras i on jest tutaj z tego co widzę sam. No to już kwestię Neorasa chyba mamy z głowy. No i tutaj jest przejście. No i tutaj jest ten typek, a tutaj jest to miejsce. To gdzie ten gość siedzi? A tutaj są drzwi pozamykane oba. Czyli po tej stronie go nie ma. Ale i tak musi być dopiero kara jeszcze. Także to też jest rzecz, po którą tutaj przyszłam. To się nie przejmujmy tym, że coś będzie nieogarnięte. Tu jest babo, któremu musimy oddać dokumenty. Spryciarz! Ty się plujesz. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tego nie da się otworzyć. Tutaj się w teorii nikt kompletnie nie pluje, że tu jestem. Ale tutaj też nikogo kompletnie nie ma. Czego tam szukałeś? Okej, nagle się pluje, dobra, fajnie. Dyrian mi jest niepotrzebny, Parlan. Dobra, chodźmy do Pyrokara najpierw. O, tu jest Igaras, widzę, że się modli. Hej, ty!
kupię od ciebie te papiery. Słuchaj, w tej chwili nie mogę się stąd ruszyć. Dam ci klucz do mojego kufra. To wystarczy. Okej, okay, dobra, w ten sposób. Okej. Okay. Tylko, że ja zapomniałam, gdzie on ma kufer. Może właśnie tutaj, gdzie się mnie nikt nie czepiał o to, że weszłam. Zaraz się okaże. Nie, tutaj na pewno nie. W teorii mogłabym to pookradać, bo babo nie ma nic przeciwko, że tu chodzę. Czego tam szukałeś? Ale może nie będę przeginać? Dobra, czy ja wszędzie tutaj na pewno byłam? Ten kufer będzie podpisany. Byłoby fajnie, jakby był. Mam gdzieś informację, gdzie jest ten kufer? Nie mam. Ale dziwnie. O, tutaj. No to cudownie. Trzymaj łapy z dala od cudzej własności. Tak się umiera. Dobra, przynajmniej wiem, gdzie to już jest. Tylko... to jest trochę idiotyczne. Dobra, ja to już kupiłam od ciebie. Hej. Czy niekoniecznie? Tak. Dobra, tylko gdzie jest ten cały Hyglas? To jest dobre pytanie bardzo. Okej, okay, Igaras. Mamy jego kuferek. To wykonajmy zadanie. Dobra, już nie będę skradać. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Może mogę wam pokazać, co tutaj jest, ale mimo wszystko po tym się chyba jednak wczytam. Jest list do babo. Drogi babu, pewnie zastanawiasz się, jak napisaliśmy ten list. Otóż zabraliśmy wszystkie nasze oszczędności do mistrza Marlasa i poprosiliśmy, aby go dla nas napisał. Życzymy ci wszystkiego najlepszego i przysyłamy ten obrazek jako prezent pożegnalny. Niechaj przypomina ci o nas podczas nocy, które spędzisz w klasztorze. Mamy nadzieję, że lubisz takie obrazki Fechta i Bonka. I mamy portret nagiej kobiety, który już nie pierwszy raz tutaj jest widoczny w serii Gothic. Mianowicie można go też w Górniczej Dolinie kupić za bryłki. Bodajże 60 bryłek rudy wtedy kosztuje. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra, idziemy do babo. Oddać. Hej, ty. Mam twoje dokumenty. Naprawdę? Dzięki, uratowałeś mnie. Nie wiem, jak ci dziękować. Tak, tak, uspokój się. To na pewno moje? Jesteś pewien? Pokaż. Trzymaj. Tak, są w komplecie. Zaglądałeś do nich? A czy to jakaś różnica? Nie, pod warunkiem, że dostanę je z powrotem. Mam nadzieję, że teraz będę mógł odpocząć w spokoju. Mhm. Dobra, bo ja miałam zagadać sobie do Pyrokara i tego nie zrobiłam wreszcie. Nie będzie zadowolony. Rozmawiałem z Watrasem. To świetnie! Gdzie on jest? Zamierza odprawić w Słonecznym Kręgu rytuał, który przywróci dawną moc oku i nosa. Jeśli to prawda, może jest jeszcze dla nas nadzieja. Watras potrzebuje pomocy, twojej i Xardasa. Co takiego? Xardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie. To nie był mój pomysł. Watras nalega, byście przybyli obydwaj. Xardas! Ciągle ten Xardas! Czy nigdy się od niego nie uwolnię? Gorzej już chyba być nie mogło.
Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie, niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi, ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Xardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano? Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie zwróci się nagle przeciw nam? Nie, nie zrobię tego. A gdybym dostarczył ci jakiś dowód? To raczej niemożliwe. Musiałbyś mi przynieść coś naprawdę ważnego. Jeśli chodzi o Xardasa, nie dam się tak łatwo przekonać. Okej, okay, czyli musimy się spytać Xardasa o kwestię tego dowodu. Dobrze. I ja się dalej zastanawiam, gdzie jest ten cały Hyglas, bo go nie spotkałam jeszcze nigdy w tej grze. W tym przejściu. Czy coś. Widzi i słyszy się to. O! Tu jest kluczyk, ja nie dostanę może w łeb czy coś? A może on właśnie jest tutaj? W bibliotece. Jest tutaj Karras chociażby. I jest Hyglas. Jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy. Co studiujesz, mistrzu? Moje badania koncentrują się na ogniu, żywiole i nosa. To wielki dar, a zarazem potężna broń. Zajmuję się tworzeniem run zawierających moc ognia i nosa. Aha, czyli dla ciebie nie ma tego zadania, czyli ja wydałam bez powodu kasę na tę głupią książkę. Co tutaj robisz? Odzyskałem oko i nosa. Co za ulga, że udało ci się je wyrwać ze szponów wroga. Jednak niebezpieczeństwo nie zostało jeszcze zażegnane. Słudzy zła wciąż knują swoje nikczemne plany, a tym razem są wyjątkowo zdeterminowani. O tym zdołałem się już sam przekonać. Nie drwij ze mnie. Sytuacja jest poważna. Bardzo poważna. I nie bardzo wiemy, komu możemy zaufać. Skoro wrogowi udało się zwieść Pedra na drogę występku, należy się spodziewać, że inni również mu ulegną. Na czym dokładnie polega twoja praca? W szkole magów w dziedzinie manifestacji sferycznej. Co to znaczy? Mniej więcej tyle, że uczę ich, jak przywoływać przeróżne istoty z innych wymiarów lub sfer. Zwykle nazywa się to przyzywaniem, choć ta nazwa nie opisuje w zadowalającym stopniu sztuki wzywania pomocnika. Co więcej, jestem w posiadaniu pewnych interesujących zwojów magicznych, których nie ma Gorax. A to ciekawe. Pokaż mi swoje towary. Okej, przyzwanie szkieletu, ścierwojada, owcy, szkieletu, wilka, zębacza, jaszczura, polnej bestii, olbrzymiego szczura i wilka. Jak twoje studia? Wróg ma wiele twarzy. Trudno stwierdzić, która z nich stanowi największe zagrożenie dla klasztoru. Okej, czyli to wszystko, czyli u Hyglasa się nic nie dowiem. Kwestię Pyrokara mamy z głowy. To co, może ruszymy do wieży Xardasa za chwilę? Tylko weźmiemy się, wyleczymy najpierw. Znaczy wyleczymy, uzupełnimy sobie manę. I teraz tak. Trzeba uważać na to, co się mówi. Do klasztoru, do Xardasa bym chciała, tylko nie wiem, czy mam przypięty. Nie mam. Do Xardasa pod piątką. No i co ciekawe, zżera mi 10 punktów za teleportację, a nie 5, tak jak jest napisane w opisie, nie? Runy. To trochę słabe. Ale no już trudno, nie będę się tego czepiać. Ogarnijmy kwestię, która jest nam tutaj dzisiaj potrzebna. Cześć, Xardas. Hej. Oko Inosa zostało zniszczone. Jak to możliwe? Zniszczone? Znalazłem je w północnych lasach. Niestety udało mi się odzyskać tylko kawałki. To była nasza jedyna szansa na pokonanie tych smoków. Wszystko stracone. Co teraz? To straszliwy cios. Nieprędko się po nim podniesiemy. Muszę przemyśleć całą sprawę w spokoju. W międzyczasie powinieneś udać się do miasta i porozmawiać z magiem wody imieniem Watras. Może on będzie wiedział, co wypada czynić
Dalej. No ja już to wiem. Watras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w Słonecznym Kręgu. Ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz, by przekazać mi jego zaproszenie? Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Bezzwłocznie. Ty musisz jeszcze wypełnić swoje zadania. Potem znów się spotkamy. Chwila! Dobra, tylko ja mam problem, wiesz? Czy ten rytuał odwrócenia ma szansę się powieść? Nie możemy mieć pewności. Wszystko zależy od szczegółów planu Watrasa. Pyrokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby... Pyrokar, tak. To ciekawe. Ten stary cap zaczyna mnie irytować. Ale chyba mam tu coś, co może go przekonać. Opuszczając zakon magów ognia, zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem je w bezpiecznym miejscu, w którym magowie nigdy nie będą ich szukać. Gdzie dokładnie? Część z nich leży zamknięta w skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, ale można go kupić, a wtedy nie zadaje niewygodnych pytań. Poza tym, skrzynia jest zamknięta. Oto klucz. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy Pyrokar ją zobaczy, będzie wiedział, że to prezent ode mnie. Ja już nie będę miał z niej pożytku, więc przynajmniej tobie na coś się przyda. No dobra, czyli wiemy, co mamy robić. Lecimy do majątku ziemskiego. Pod ósemką. Świetnie. Zobaczymy, co uda się nam zrobić. Tak jak myślałam, i tak na farmę Sekoba trzeba będzie iść. Przynajmniej nie będziemy tam łazić 10 tysięcy razy, tylko raz. I przy okazji pójdziemy do Beneta w sprawie oka. Inaczej bym się do tego zabrał. Przecież nic nowego. Umiesz naprawiać biżuterię? To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. Nie wiem, czym on się tak zmienił. Możesz obejrzeć ten amulet? Jasne, pokaż. Piękna robota, ale oprawa jest uszkodzona. Chyba dałbym radę to naprawić. Ile ci to zajmie? Jeśli to tu zostawisz, będzie gotowe na jutro. I nic ci za to nie policzę. W końcu wyciągnąłeś mnie z paki. Dobra, no to fajnie. Oto amulet. Proszę, napraw go dla mnie. W porządku. Do jutra zrobię nową oprawę. Możesz do mnie wtedy przyjść i go odebrać. Dobra, to myślę, że od razu... Myślę, że od razu pójdziemy spać do następnego dnia. Żebyśmy go mieli już przy sobie. Do rytuału naprawy będziemy potrzebowali właśnie jeszcze Pyrokara i 3 sztuk bagiennego ziela, ale no widziałam w ekwipunku, że mam aż 18, więc to nie powinien być problem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Myślę, że oko już jest gotowe. Wierzysz? Czy amulet jest gotowy? Tak, proszę. Musiałem zrobić nową oprawę dla kamienia. Pracowałem przez całą noc. Wygląda jak nowy. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Dobra, czyli mamy to, co chcieliśmy. Idziemy teraz do Sekoba. Zobaczymy, co się uda zrobić. Przecież wiedział o tym wcześniej. Jeszcze byśmy może do Bastera od razu poszli, chociaż... A, widzę, że Fester się wywalił. Ciekawe, co go zaatakowało. Ale widzę kolejnego pana poszukiwacza. Tam jest. Także zaraz dostanie przez łeb. Gdzie mój kryt? Przepraszam bardzo. Nie lubię takich sytuacji, wiecie? Dobra, jest ich tutaj dużo więcej. Także chyba jestem we właściwym miejscu i o właściwym czasie. Widzę, że mam problemy z krytem ostatnio coś. Dobra, z tego co kojarzę, to Sekob będzie poza swoim domem, tak czy siak, aktualnie.
I w sumie jesteśmy już przy Basterze, także chodźmy tam najpierw. Ja mam jakieś punkty nauki, nie? Oczywiście mam 20. Także rogów się nauczymy wydobycia u Bastera podobnoż. Powinnam to już dawno zrobić. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Cześć, Baster. Hej, ty! Koleś! Czego chcesz? Przez ostatnie kilka dni myślałem, jak moglibyśmy szybko zarobić w tej norze trochę kasy. No i? Wydaje mi się, że wpadłem na pomysł, jak się szybko wzbogacić. Jest taki kupiec w mieście, który zapłaci kupę kasy za pewną rzecz. O co chodzi? Ów kupiec twierdzi, że potrafi z dużym zyskiem sprzedać rogi cieniostworów. Ktoś musiałby udać się do lasu i zapolować na te bestie. To właśnie twoje zadanie. Kim jest ten kupiec, o którym mówisz? Nie mogę, chłopie. Musiałbym być naprawdę głupi, żeby powiedzieć ci o moim źródle. Chcesz mnie wykiwać? Zrobisz interes ze mną, albo w ogóle. Kapisz? Ile można na tym zarobić? Kupa kasy, powiadam ci. Wystarczy dla nas dwóch. A skoro oddałeś mi wtedy całe złoto, załatwię ci specjalną cenę. Brzmi nieźle. Dam ci znać, jak tylko zdołam zebrać trochę rogów. Możesz... Dobra, ty uczysz jednoręcznej, ale ty powinieneś mnie dać nauczyć tego. Jak wypatroszyć cieniostwora? Nie wiesz? Oj, chłopie, spodziewałem się po tobie więcej. Naucz mnie. No to słuchaj. Zabijasz cieniostwora, a potem łapiesz prawą ręką za róg najmocniej jak potrafisz. Potem wbijasz nóż w jego czoło i wycinasz bruzdę w ciele dookoła rogu. Potem używasz noża jak dźwigni, żeby wyrwać róg z czaszki i już jest twój. No, a potem musisz go przynieść do mnie. Nie powinieneś mieć z tym problemów. Dobra, z tego co kojarzę, to jest jako zadanie w dzienniku i ono znika w 5 rozdziale, jak pójdziemy tutaj pogadać z Basterem. Także to jest na pewno jakiś plus. No a my musimy się zająć kwestią poszukiwaczy aktualnie. No i kwestią oczywiście znalezieniem dowodu dla naszego kochanego przyjaciela. Ja powinnam zrobić zapis, bo się nie zapisywałam od wizyty w klasztorze, także to nie jest raczej dobry pomysł. Tam jest. Witam serdecznie. O, więcej was tu jest. Dzień dobry. Masakra. No i dobra. Pokonani są chyba wszyscy. Pamiętam, jak tutaj przyszłam w nocy kruka i miałam takie... Jezu, przecież zaraz umrę. Czy to jest ten kufer? Nie, to jest całkiem inny kufer. Ale tu jest kufer. Pierścień magii, tworzenie szkieleta goblina, dwór Irdorad. Czy ja mogę tę książkę przeczytać? Chyba mogę. Wiecie co, może ja lepiej nie będę tego dotykać? Bo stało się coś dziwnego ze mną, tak jakby mnie coś opętało. I chyba sobie użyjemy już tego uleczenia z opętania. Bo myślę, że poszukiwaczy już raczej nie spotkam. No i możemy ten kufer jeszcze otworzyć, ograbić już sekopa całkiem. Prawo, lewo. No cudownie. Dobra, było prawo, lewo. Nie lubię takich sytuacji. Prawo, lewo. Okej, dobra, to było już na pół skilla. Przecież ta skrzynia w ogóle nie była warta takiego kodu. Nie mam pytania.
Dobra, Iseko powinien być gdzieś chyba tutaj. Chyba. Może łuk wyciągnę i będzie mi prościej typa namierzyć. O, tu jest Sekop. Czy coś się stało? Musisz mi pomóc. Ludzie w czarnych szatach włamali się do mojego domu. Wiem, że was, najemników, nie stać na dobre serce, ale ja zapłacę. Ci ludzie mówili, że czegoś szukają, ale nie w moim domu. Proszę, pomóż mi. Spraw, by stąd odeszli. No raczej już bez problemów. Twój dom jest pusty. Ludzie w czarnych kapturach odeszli. Wspaniale się spisałeś. Onar powinien się cieszyć, że pracują dla niego ludzie tacy jak ty. Nie tak szybko, przyjacielu. Bełkotałeś coś wcześniej o nagrodzie, nieprawdaż? A może coś mi się przesłyszało? Mogę jedynie dać ci odrobinę złota i prosić, byś mnie oszczędził. W takim razie dawaj, śpieszy mi się. Proszę. Dobra, przynajmniej dostałam w miarę coś z tego fajnego. Złoto, zbroja, krwawe puchary. Dobra, lecimy do klasztoru z powrotem. Tylko znowu trzeba uzupełnić oczywiście manę. Ognista pokrzywa, czwóreczka, klasztor. Lecimy do Perokara. No i jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj się uda to oko Inosa ogarnąć. Złożyć je do kupy. Raczej się powinno udać. Biedakowi można tylko współczuć. Salandril, witam cię serdecznie. Ty się non-stop na mnie gapisz po prostu. Xardas kazał mi wręczyć ci tę księgę. To dowód jego zaufania. Pokaż. To niesamowite. Czy masz pojęcie, co mi właśnie przekazałeś? Nie. To niezwykle stara księga, która zaginęła całe wieki temu. Sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduje się, że była w posiadaniu Xardasa. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Tak, udam się do Słonecznego Kręgu, ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie, wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego szakala, dlaczego tak długo trzymał księgę w ukryciu. Tym razem posunął się zbyt daleko. Zobaczymy się przy Słonecznym Kręgu. No i świetnie. To ruszaj, jest godzina 10:00, także możemy iść. O co ci chodzi? Nie patrz się tak na mnie. Dobra, mam to oko Inosa, tak się muszę upewnić tylko. Oprawa amuletu jest cała. Klejnot jest martwy i pozbawiony mocy. Dobrze, czyli jesteśmy w tej kwestii akurat dobrze ustawieni. I teraz tak, potrzebujemy się dostać do Słonecznego Kręgu. I teraz najwygodniej będzie skąd? Wejdźmy sobie na mapę może. No jesteśmy w sumie niedaleko tego trolla, ale przez ten las biec nie mam raczej zamiaru. Do Onara mi się nie opłaca teleportować, być może pod gospodę będzie dobrze. Tutaj mam coś do many, może być. Klasztor, Xardas, albo do przełęczy? Nie. Miasto portowe, majątek ziemski, leczenie, do gospody będzie najszybciej chyba. Nie spierniczyłam tego? Jak my teraz idziemy? Czy ja dobrze robię? No tak, raczej tak, dobra. Mikstura prędkości i lecimy. Sprawdzimy przy okazji tę jaskinię, gdzie napotkałam te dwa szkielety i wcześniej się cofłam, bo jest duże prawdopodobieństwo, że w tej oto właśnie jaskini ja znajdę dodatkowo jeszcze właśnie tego jednego zaginionego pełzacza. I widzę, że niestety mamy poszukiwaczy. Na szczęście on nie chce ze mną rozmawiać, więc mnie nie opęta. W sumie nie spodziewałam się ich tutaj. Ale nie biegałam przez tą całą drogę, więc w sumie z jednej strony logiczne, że tutaj są.
Wiecie, przez chwilę miałam takiego laga mózgu, jak się do tego czarnego trolla znowu idzie, bo czasami naprawdę mam takiego laga. Miejmy nadzieję, że dotrzemy tam, gdzie trzeba. I że tamta jaskinia będzie tam, której poszukuję, bo jeżeli nie, no to niestety, ale nie wiem, gdzie te płytki znaleźć. Tu jeszcze zostawiłam cieniostwora na dole, z tego co kojarzę, więc możemy po pierwszy róg się udać. Bo on nie będzie już stanowił kłopotów. Troszeczkę źle pobiegłam. Dobra, i do widzenia. Mamy z niego róg cieniostwora. I co ciekawe, chyba kompletnie niczego tu... O, tu jest jeszcze jeden. Jak dla mnie spoko w sumie. Dobra. Tylko tym razem się zapiszę, bo wiecie, ja znowu tak sobie poszalałam. Oj. Znowu tak poszalałam, a szczerze mówiąc, tutaj mi za bardzo kryty nie chciały wchodzić. I mogło być z tego coś niedobrego jednak. Jest jakaś mikstura, ogniste ziele, ognista pokrzywa. Co to za mikstura? Nie mam pojęcia. Skórzany mieszek, mięso kopacza, ciemne grzyby. Tutaj jest martwy ork i średni orkowy topór i ciemny grzybek. I mikstura. Nie ma czego plądrować. Dobra, to chyba wszystko. Możemy stąd zmykać i biec dalej. Mam nadzieję, że przez to, że tutaj poszłam, to nie stracę bardzo dużo tej mikstury prędkości, bo byłoby mi bardzo smutno. No, ale mamy już dwa rogi cieniostwora, więc możemy je na spokojnie później do Bastera gdzieś tam w międzyczasie sobie podrzucić. I będzie dobrze. Tutaj jest golem, oczywiście uważamy. Kurde, muszę wymyślić jakiś sposób na tego golema. Najlepiej jakąś pięść wichru kupić. O ile taki czar w ogóle istnieje w Gothiku 2, ale chyba tak. Dziwnie by było jednak, jakby nie istniał. Trochę mnie to śmieszy, że taki szkielet mnie bije bardziej niż taki cieniostwór. No, dziwne bardzo. Myślę też, że w ogóle w kolejnym odcinku zajmiemy się kwestią tamtej piramidy, że tam się przejdę. Dobra, na szczęście nic mnie nie ciśnie i nie dusi. Bo bym trochę była zła, nie powiem. Mam nadzieję, że wszystko mamy do odprawienia tego rytuału, bo naprawdę będę taka wkurzona, jeżeli o czymś zapomniałam. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że znajdziemy ostatniego pełzacza, bo jak nie, to ja naprawdę nie wiem już, gdzie ja mam go szukać. Bo to właśnie ma być gdzieś tutaj w okolicy tego kręgu, tutaj z w ogóle w okolicy trolla i szczerze mówiąc, no to innej jaskini to ja za bardzo nie znam. To jest jedyna jaskinia, która mi przychodzi do głowy. Bo ma być to jaskinia, którą troszeczkę ciężko dojrzeć i jak dla mnie, to tamta właśnie taka była. Taka, wiecie, właśnie ukryta trochę wśród zarośli. Więc mam nadzieję, że znajdę tam to, czego szukam. Ostatniego pełzacza. Bo wystarczy mi nawet zwykły pełzacz. Nie musi wcale być wojownikiem. Także to jest dosyć istotna kwestia. Dobra, to było gdzieś tutaj, po tej stronie. Tylko najpierw się wyleczmy, bo te szkielety, jak dobrze już wiecie, biją nieźle. Ja też już to wiem. Że naprawdę przyjemnie nie jest. Dobra, akurat mi się skończyła mikstura prędkości. Także to chyba dobrze. Dzień dobry. Dobra. Okej, nawet poszło fajnie.
tym razem. Nie podoba mi się bardzo ta jaskinia, nie wiem jak wam. Okej, okay, tam podczas zapisu się rozsypały kostki kolejne. Srebrny puchar może być. No i sprawdźmy, co dalej jest tutaj. Więcej szkieletów. O kurde. Tu jest grobowiec. Nie wiem, czy widzieliście, ale ja widziałam wojownika cienia tam w oddali. I nie powiem, nie podoba mi się to, co zobaczyłam. Z nim już nie będzie tak łatwo. On będzie strasznie mnie bił. O mój Boże, gdzie ja wlazłam? Ja im nic nie robię. Nie wiem, to był mój kryt do tego. Czego oni pilnują? Nie mam zielonego pojęcia. Ale pełzaczy to tutaj na pewno nie ma. Ajajajajaj, to niedobrze. To wybywam stąd. I to jak najprędzej. To niedobrze, bo teraz już całkiem nie wiem, gdzie mam znaleźć pełzacze. Może się zrespiły tam w Górniczej Dolinie, w sumie jest nowy rozdział, ale... bardzo, bardzo w to wątpię. Chociaż kto wie, może i tak. Nie wiem, nie przedłużajmy bez sensu. Jesteśmy na miejscu, więc teraz wypadałoby chyba do Watrasa zagadać bezpośrednio. Dobra. Zrobiłem wszystko, co prosiłeś. Oto naprawione oko. Świetnie. Możemy zatem przystąpić do odprawienia rytuału. A co z bagiennym zielem? Ach, tak. Przyniosłeś dla mnie trzy rośliny? Tak, oto one. Znakomicie. Dobrze się spisałeś, ale teraz odsuń się na bok, byśmy mogli przystąpić do ceremonii. Niech zjednoczą się nasze siły! Dobra, the end, że tak powiem, i odsuńmy się troszeczkę, a panowie powinni zaraz rozpocząć tutaj maskaradę. Zbroja pełzacza. No, nie da mi żyć ta zbroja. W ogóle co mamy odnośnie tego oka? Dobra, no chwilowo tak jakby nic za bardzo. Musimy chwilę poczekać. Fajnie to wygląda, nie powiem. Dobra, ja sobie tutaj stanę i poczekamy chwilę. Bo nawet nie wiem, którego musimy zagadać, a którego nie. Już widzę, że dzisiaj będziemy mieli troszeczkę dłuższy film. No niestety ta jaskinia okazała się niewypałem. Co prawda jakaś fajna broń tam była, której chyba nie mogłam podnieść. Tak to wyglądało. Ale może mi się tylko wydawało. Dobra, jak tam? Po imprezie? Co z okiem Inosa? Tylko rytuał odwrócenia od pamięci. Dobra, no fajnie. Już po wszystkim. Udało się nam pokrzyżować plan nieprzyjaciela. Oko odzyskało swą moc. Byrokar wyjaśni ci, jak używać oka. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, gdy wypełnisz już swoją misję. Bywaj. Teraz, gdy oko Inosa zostało naprawione, musisz stawić czoła smokom. Wszystkie one są sługami Beliara, Boga Ciemności. Ale bezpośrednie rozkazy muszą otrzymywać z tego świata. Tyle udało mi się do tej pory ustalić. Dowiedz się, co jest źródłem ich potęgi. Potem wracaj czym prędzej do mnie. Okej, dzięki. Udało się wam. Oko Inosa znowu jest całe.
Aż trudno uwierzyć, że się nam powiodło. Czy jest jeszcze coś, czym powinienem się zająć? Nie traćmy czasu na drobiazgi. Rozpraw się raz na zawsze z tymi przeklętymi smokami. Proszę, oto oko. Pamiętaj, że nim zaatakujesz smoka, powinieneś z nim porozmawiać. Potęga oka zmusi smoki do rozmowy z tobą i nie pozwoli im skłamać. Tak długo, jak będziesz je nosił, będzie cię chronił przed smoczymi atakami. Jego moc nie jest jednak nieskończona i musisz je co jakiś czas napełniać magiczną energią. W tym celu połącz na stole alchemicznym oko Inosa i esencję ze smoczego serca. Dopiero wtedy możesz stawić czoła kolejnemu gadowi. Dzięki. Będę o tym pamiętał. Masz już wszystko, czego potrzebujesz. Ruszaj w drogę. Zostało nam niewiele czasu. Okej, czyli to wszystko, tak? Jak najbardziej. Polowanie na smoki, nowe zadanie. No, tak naprawdę została nam... Tylko te krwawe puchary mi zostały i myślę, że to będzie rzecz, którą zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Spory postęp fabularny. Nie wiem tylko co ze zbroją, bo by się nam przydała lepsza. I tutaj chyba musimy się udać do Beneta, żeby się dowiedzieć co i jak. Ale to już sprawdzimy w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Trzymajcie się i cześć!